cześć, z tej strony kanału Ziowego Zakątka. Będę Was męczyć dzisiaj rokitnikiem jeszcze, ponieważ jeżeli go już macie, wbrew pozorom nie jest łatwo go zebrać. On ma takie malutkie kuleczki, które rozpadają się w rękach, więc zbieranie tego w ten taki klasyczny sposób po kuleczce jest bez sensu. Znaczy można to zrobić, ale tak wiele rzeczy można być bez sensu. Jedną z prostych rzeczy, którą zaobserwowałam w Rumunii na targu, po prostu pan siedzi sobie na targu, ma nożyczki, ma rokitnika, całe takie wiadro po prostu i sobie elegancko tymi nożyczkami potem ścina, bo zazwyczaj to się właśnie robi na gałązeczkach, więc jeżeli go trochę jest, macie dużo czasu, możecie sobie z kimś porozmawiać, to jest pierwsza metoda, małymi nożyczkami po prostu ścinać sobie tego rokitnika, tak? To jest druga metoda, jest to metoda widelcowa. Ale ja jej za bardzo nie polecam, mnie wkurza ta metoda, że ściągamy sobie widelcem. One to nie jest taka za elegancka moja metoda. Wszystko, wiecie, sok pryska, dobre to nie jest. Trzecia metoda, moja ulubiona, jest taka, że kładliście sobie rokitnik do zamrażarki na chwilę. I patrzcie, co się idealnego robi z tym rokitnikiem. Nic tutaj nie pęka, szybciutko można sobie pracować, zwłaszcza na jakiś sok rokitnikowy czy coś, bez problemu można sobie zebrać. Więc przemrozić i zebrać. Jest jeszcze czwarta metoda, która działa wtedy, kiedy macie całe rokitnikowe jakby pole, tak? Możecie to zrobić na rokitniku, który już rośnie. Rokitnik ma takie malutkie kolce. Jeżeli go nagniecie, to możecie zrobić coś takiego. W dół, w dół, w dół, widzicie? Tak byście, nie wiem, krowę doili trochę. Przepraszam, że tak to brzmi, ale tak to brzmi. W dół i cała gałązka rokitnika jest obrana. Macie pulpę rokitnikową, nic Was tutaj nie obchodzi. I bez problemu można to zebrać po prostu, jeżeli zależy Wam tylko na soku, nie bawić żadnymi nożyczkami, żadnymi tam badziewami. Oj, tylko trzeba to po prostu, nie, mam za małą miseczkę, ale wstanę. Trzeba, musi być to większa miseczka i powoli, powoli, po prostu, najlepiej, żeby to było jakieś wysokie naczynie i powoli po prostu tego rokitnika zbieracie. Witamina C się utlenia, więc dobrze jest jak najszybciej to przetworzyć, zjeść, wypić i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, rokitnik jest trochę messy. Od Was zależy, którą metodę sobie po prostu wybierzecie. Ja już jak to zebrałam, to po prostu wezmę i zjem, tak? Natomiast zapraszam Was na bloga, będziemy sobie robić różne rzeczy właśnie rokitnikowe na Ziowym Zakątku. Im szybciej to przetworzycie, w każdym razie wszystko, tym lepiej dla rokitnika oraz dla Was. Do czytania, hej hej!